Patrzywszy na tą okoliczność, przygotowałem sobie długie wystąpienie, pełne wspomnień. Wczoraj wieczorem go przeczytałem i nie wygłoszę go dzisiaj. Dlatego, że przypomniałem sobie taki wiersz Adama Smyka, jest jedna zwrotka, zapewne go znacie. On nabrał nawet takiej szczególnej aktualności w tych ostatnich dniach i tygodniach. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Więc te trochę zwiędłe laury odkładam na bok i chcę z Państwem podzielić się tylko takimi dwoma refleksjami, które chciałbym, żeby były też jakimś przesłaniem. Pierwsza refleksja to brzmi tak. Jednością silni, czyli zgoda buduje. Dokładnie 25 lat temu na schodach urzędu, tutaj na scenie, to był początek. Tak jak już było mówione, wybory rywalizowały wtedy w wyborach dwa obywatelskie komitety. Wybory wygrał Obywatelski Komitet Samorządowy przy pośle Janie Kisiliczyku. Sprawnie nami zarządzała pani Danuta Maślicka. Miała wiele pomysłów, ślubowanie było na schodach. Rozpoczynał sesję najstarszy radny, pan Jan Ursel, najmłodszy radny, pan Piotr Roman, czytał rotę ślubowania. Później przenieśliśmy się tutaj na scenę i wybraliśmy pierwszego przewodniczącego Rady Miasta, Edwarda Gałkę. I to był piękny, uroczysty początek, ale później już było trochę gorzej. Już rzeczywistość zaczęła skrzeczeć, bo na drugiej części tej pierwszej sesji, 12 czerwca, miał być wybrany prezydent. Ja byłem kandydatem na prezydenta. Poddano mnie długiemu przesłuchaniu, wszyscy mogli mi zadawać pytania. Przesłuchanie trwało prawie 2 godziny. Kiedy doszło do głosowania, 13 radnych z konkurującego Komitetu Obywatelskiego Solidarność wstało i wyszło z sali. Taki był trochę niefortunny początek naszej samorządności, ale na szczęście było później dobrze, bo już 18 czerwca szóstka z tych 13 przyszła na sesję, było kworum, można było wybrać prezydenta i można było brać się do roboty. Podzieliliśmy się tą władzą, 4 osoby z innego i 4 z drugiego komitetu były w zarządzie miasta. I to jest to taka pierwsza refleksja, że jednością to jesteśmy silni i że zgoda buduje i warto o to cały czas i zawsze zabiegać.